Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym wyścigu 10 już sezonu konkurencyjnej ligi F1. Przed nami Grand Prix Węgier. Jesteśmy już w końcówce kwalifikacji, 3 minuty do końca. Jak na razie na czele tabeli Young z czasami 1.17.317. Potem mamy... Nie wiem, czy to jest Kajwa na FIDE, czy Kada na FIDE. Ciężko jest stwierdzić. Kada na FIDE? Jak będzie Kada na FIDE, tak jak jest. Noelo, czyli nowy zawodnik. Potem mamy Eriksona, Zalewa, Mikezora, Lebusa, który się wycofał w sesji, Hanciu, który systemowo wycofał się w sesji, no i Sander. A pozycji 9 jak na razie bez czasu. Tutaj sobie ustawmy parę rzeczy. Do lidera. Lepszy czas. Jakiś wykrzyknik widzę, przyjąłby jest. Widzę, wszyscy na super softach, nie mam co popatrzeć. Nie wiem, czy sobie dane okrążenie jak będzie. Ktoś tu wyjeżdża. Okej, okay, Jonge wyjeżdża. Jonge. Ktoś tu będzie na okrążeniu szybkim. Zobaczmy, czy mi. Chyba mi Kezor jest na szybkim okrążeniu. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, 9 kierowców w stawce dzisiaj. To też w sumie sprawą tego, że mamy już w sumie święta za 2 dni. 22 grudnia, tak więc wyścigi miały być odpowiednio 9 właśnie Węgier i 16 Belgia. Ten weekend właśnie miał być tym wolnym weekendem. Niestety jednak tutaj zawsze miały zmiany w kalendarzu. I wyścig jest dzisiaj o 20 właśnie. Oj, tutaj Mikezor chyba chciał wjechać do boku, troszkę przystrzelił. I dzisiaj jest właśnie Grand Prix Węgier. I jutro, czyli sobota 20.30 jest również Grand Prix, albo 20, nie wiem, jest Grand Prix Belgii. Tak więc jeszcze 23 dzień przed w sumie Wigilią, prawda, jest wyścig. To też właśnie jest w sumie powodem tak całej frekwencji aktualnie. No popatrzmy, ponad 1,5 sekundy Kada na FIDE do Longe. Kurde, przecież leci tak Kada na FIDE, no. No ale trudno. Jak taki sobie Nikusaru to taki ma. Eriksson jest jak na razie chyba z poprawą swojego czasu w stosunku do tego, co wykręcił na pierwszej próbie. Szczerze, że są wolno szykane i... Jeszcze kawałek i będzie kończył to okrążenie. Proszę bardzo, już tylko 30 sekund do końca sesji, tak więc tutaj widzę, że Mikezor swojego kółka nie poprawi. No Elo chyba nie zdąży przekroczyć linii mety. Czy zdąży? Chyba nie zdąży, jak się wydaje. Ale popatrzmy sobie, jeśli tutaj z kim jechałem, z kim jechałem. Zalew chyba poprawi swój czas. Ale ma jeszcze jedną próbę. Eriksson swój czas poprawia i wskakuje na pozycję 3. Ale to są dalej 2 sekundy. Mikezor nagle drugi, wow, czyli poprawił swoje krążenie. Jonge, zobaczymy, czy poprawi swoje krążenie, czy będzie w stanie. Chociaż w sumie Jonge na razie chyba raczej niezagrożone będzie. I raczej kierowca Williamsa wystartuje z pole position. Jednak Kada na FIDE, tam jest bardzo mała strata, tam jest dosłownie kilka tysięcznych. Jonge jednak wycofał się z sesji, aha, rozbił się, dobra. Kada na FIDE, Mikezor rozkończył już, Noelo również, pozycja 5. Sander również zakończyli, teraz zostało się tylko Eriksson się wycofał, tak więc został nam tylko już Zalew, który oj, chyba jednak już przez ten wyjazd na tarkę nie poprawi swojego okrążenia. Tak mi się wydaje. Chociaż jak na razie nie wiem, po drugim sektorze ma o 1/10 sekundy lepszy swój czas, no ale to są dalej 4 sekundy, to nie jest chyba czas, który by go zadowalał. Ostatni tutaj, przez ostatni nawrót, no i teraz ten ostatni nawrót na prostą startową. Ostatni zawodnik, który może poprawić swój czas w tych kwalifikacjach, zobaczmy. Już jest system DRS aktywny, będzie to pozycja numer... Nie wiem, która, bo mi zamknęło. Jednak szósta, tak więc nie poprawił swojego czasu Zalew. Niestety nie był w stanie. Więc mamy oficjalne wyniki. Jonge, Kada na FIDE, Mikezor, Eriksson, Noelo, Zalew, Sander siódmy, no i Lewus, przez to, żeby się wycofał razem z Hansiem. Odpowiednie pozycje 8 i 9.
za chwilę będziemy już startować z okrążeniem formującym. Czekamy tylko, wszyscy się załadują. No i proszę bardzo, wyszło, że Sander najdłużej się ładuje z tych wszystkich. Oj, Sander, ile czasu. Od zera, no, dobra, już wszystko weszło. Tak więc rozpoczynamy okrążenie formujące. Trochę słabo ruszyło, tak więc zobaczymy, co my tu mamy. Z pierwszego pola rusza Younger Williamsie. Sander chyba za brak ruszenia na starcie, dyskwalifikacja. Niestety. Oj, tutaj, no właśnie, zalew tutaj razem z Lewusem, kontakt, no Elo również. Coś się stało, no proszę, tak więc już czterech zawodników nie będzie na okrążeniu formujące, nie ma ich. Tak więc będą mieli nierozgrzane opony, tak więc dla tej czwórki no może być ciężki start, bo zimne opony. Hansiu w ogóle ma opony softy. Lewus, nie wiem jakie ma, czy można zmienić kamerę. Proszę na Lewusa. A nie mogę na niego wejść, dobra, no spoko. A mogę, teraz przeklikam z nimi. Tutaj widzę, mają wszyscy. O, nieźle uwolony ma, no elo opony. Ale tutaj widzę, a nie, lewo zobaczę też ma softy. Więc za chwilę tutaj czekamy, czekamy, tylko aż Younger przejdzie to okrążenie formujące. Z tym czy bez tego? Bez tego. Okej, okay, weźmy sobie nie postoję opony, widzę. No to patrzcie, pokazuje mi, że Hansiu ma super softy, a Hansiu ma softy. Co nam pokazuje na dyrektor wyścigu? Pokazuje nam super softy ma, tak więc tutaj widzę, że tutaj chyba coś się tutaj nam gra pomyliła. Okay, opony może nie postoję. Niech będzie zmiana pozycji. Dobra, ustawmy się teraz na Younger. Tak więc za chwilę ruszamy do wyścigu. Sporo, bo aż 35 okrążeń przed nami. Ale dobra. Ruszamy do wyścigu, proszę Państwa. 3 światła, 4 światła. I proszę bardzo, Sander, Kara, przejazd przez Racer, samą ruszyli, proszę bardzo. I zmienimy kamerę, zobaczmy Younger. Younger jest już atakowany przez tutaj dwa zespoły. Jest przez McLarena i przez Toro Rosso. Chyba Younger stracił swoją pierwszą pozycję. Dokładnie tak, wyprzedza go Mikezor, a w to się wszystko się jeszcze wmiesza. Kadena Fide, da radę, no i na razie jest przed Younger, czy nie? Tutaj będzie spora sytuacja, na razie jest, Younger spada na trzecią pozycję. I chyba nie, odzyskują, tak więc, oj, tutaj Kadena Fide strasznie szeroko. Younger spada na drugą pozycję, zalew przez to trzeci. Kadena Fide spada na czwartą pozycję, chociaż tutaj, zobaczcie, lewo, już jest blisko, ta Force India. Przepraszam do Renówka, Mikazor, proszę bardzo, już karę narobił sobie. Sander mimo trzeciej, proszę bardzo, Sander teraz, oj, oj, oj. Tutaj ostre sięcie, no, no, no i oj, tutaj Force India! To jest Noelo, który uderza w Sandera, tu prawda jest uszkodzenie skrzydła, więc będzie się musiał zjazd do boksu. Sander oczywiście również ma karę przejazdu przez Starlight Serasową za rozdrąż, czyli za zbyt szybki start. Chociaż tutaj na tym pokazuje, że zobaczmy, Younger wraca, Younger już jest pierwsza pozycja, przegapiłem to. Mikasa spada na pozycję drugą, zalew trzeci, Kadra wtedy czwarty, ale tutaj wszyscy równo jadą, potem dopiero Ericsson jest piąty. Sander, którego czeka kara przejazdu przez talerię serwisową. Czy to jakaś inna kara była nałożona? To jest chyba kara... tak, kara przejazdu przez talerię serwisową. Tak więc, czy za... czy Sander... Sander nie zjeżdża jeszcze do boksu, proszę bardzo. Nie będzie odbywał jeszcze kary. Lewus zjeżdża nam tutaj do boksu. Oj, strasznie tutaj krzywo wjeżdża do boksu. Hansiu również wjeżdża. I Noelo również wjeżdża, tak więc parę razy, no, tu będzie z tych, bo tu dwie Force India zjeżdżają. Jestem ciekaw, jakie opony założy Hansiu. Hansiu zakłada... Lewus, proszę bardzo, Lewus zakłada super softy. I to jest... Aha. Wizytacja w boksie to jest chyba jakaś kara. No i proszę, właśnie, Noelo został przytrzymany przez swoich mechaników. Hansiu chyba też by zmieniał skrzydła. Proszę bardzo, już Lewus wyjeżdżał. Lewus chyba jakąś karę nie odbył wszystkiego. Nie wiem, jak powiedzieć, dlaczego tak długo. Noelo też jakby jakąś karę odbywał.
Nie, co się stało. No ale to jest przeblokowanie ewidentnie. Teraz jestem ciekaw, jakie to mam opony, czy naprawdę mają softy. Szczegóły opona. Tak, dokładnie, tak więc Force India mają softy. Proszę bardzo, mamy tutaj już rerówkę na poza torem, tak więc Lewus opuszcza sesję gry, tak więc wycofuje nam się Lewus z wyścigu. Niestety i zobaczmy tutaj Force India, no się omija to. Tutaj chyba jeszcze Lewus. Lewus nie opuścił jeszcze sesji gry, opuścił tylko grę. Jakby nie opuścił. Opuścił sesję, nie opuścił gry. Dlatego jego, bo to cały czas, że będzie jechał. Aż powiem, zmiana pozycji. Najwięcej stracił właśnie Noelo. Mikazor jedną pozycję zyskał. Jonge poprawia jeszcze swój czas. Blisko trzyma się Keda na Fide. Zaczyna się Zalew już troszkę dalej. Sander pozycja trzecia. Oj! Sander miał zerwać potem odbycie kary. I proszę bardzo, jeszcze spin na wjeździe do alei serwisowej. Drugi spin! Oj, oj, oj. Widzę tutaj bączki kręci nam Sander. A do końca są jeszcze parę wyścigów. To jeszcze nie teraz, Sander. Jeszcze za wcześnie te bączki pan kręcisz. Hanciu jest strasznie daleko. To jest podbycie oczywiście tej kary. Tak więc tutaj już przejeżdża przez dalej sercem, ale Hanciu go wyprzedza. I Sander spada na pozycję siódmą. Wjeżdża z boksu. No, no, będzie na styk z Noelo, a nie, Noelo jednak zdecydowanie za daleko od niego jeszcze. Mikazor, proszę bardzo, już druga kara, tak więc nawija na. Już ma 6 sekund kar w ciągu 3 krążeń. Tak więc, no, kiepsko dla tego zawodnika. Kada na Fidesz już do niego mocno zbliżył. Zalew niestety cały czas daleko, a Rison jest blisko już niego. Hans już bardzo daleko, ponad 31 sekund. Sander 5 sekund za Force Indią. No i w sumie Sander w takie klesze wzięty, bo. Taki w sumie dosyć odległy jak te klesze, bo 5 sekund do zawodnika przed sobą. No i 6 sekund zawodnika za sobą ma. I tutaj Noel właśnie się na zakręt, 3 sekundowa kara. No i lewą z jego dół w sumie na samym końcu. Jest bot ustawiony chyba na poziomie 41, więc to jest poziom średni. W sumie ten bot za chwilę jeszcze trochę będzie dublowany. Więc już zobaczcie, mamy spore emocji. Zostało nam tak naprawdę tylko 8 zawodników. Lewus nawet jak wróci, to myślę, że nie ma to większego sensu w sumie tak naprawdę. Więc postacie tak naprawdę najwięcej zyskał Hanciu, chociaż nie do końca, bo on był już w boksie. Ale zobaczmy tutaj z tyłu, tutaj już jest walka pomiędzy Mikazorem a Kedo na Fide. Aż sobie chętnie to zobaczę z kamery TV u Kedo na Fide. I zobaczmy tutaj. Nie w tą stronę, to miał być do Mikazora. A czy widzę tutaj. Każdy ma taki lekki problem z internetem. Zobaczmy tutaj na styk, no Mikazor oso po tarkach jedzie. Więc to Rosso już tutaj bardzo blisko McLaren, strasznie dużo błędów popełnia. Z Kedo na Fide może spokojnie sobie swoją linię trasy, to jest swobodniejszą linią jechać, nie musi tak wiecie jechać tak jak normalną linią jechał, może bardziej spokojniejszą linią, teraz będzie dalej wąt. Nie, jeszcze coś schował. No! Tutaj bardzo blisko kontaktu, panowie. Bardzo dużo musi pracować hamulcem Kedo na Fide, bo to jest bardzo strasznie niepewnie jedzie Mikazor. No i tu może być wyprzedzenie na prosty, słuchajcie, jakby tak dobrze odpalił teraz DRS i jest już DRS i jest pewnie bogata mieszanka i zbliża się już do Mikazora, czy będzie jakiś dive bomb na dochowanie odpowiedniego zakrętu, pokazuje, chociaż Mikazor stacją tutaj blokuje, zmienia swoją linię jazdy, no i zobaczmy, czy Mikazor, chyba jednak Erik Kadorofina, zobaczmy, będą blisko, jest DRS u zawodnika, no w Torosso, kierowca Torosso, oso po krawężniku, ale tutaj jednak chyba Mikazor strasznie ostro wypycha tutaj Kadorofinę. Nie, ostro tutaj walczy, broni się Mikazor, ale jednak no cały czas skutecznie. Wraca nam, więc takie samo ustawienie. Jonge już zobaczy, no tak jak mówiłem, piąte kółko za chwilę już będzie dublowanie bota Lewusa. Raczej tutaj przeniknie przez niego. Dokładnie tak. Tak więc to już jest ogromna przewaga, bo to już jest 10 sekund przewagi nad drugim, trzecim kierowcą. Tak więc szybko tutaj przelećmy. Eriksson również zagrożony przez Zalewa. Tutaj Hans się odrabia, zobaczmy, już 4 sekundy nadrobił. Sander stracił 2 sekundy do Hansia. Noelo nadrobił 2 sekundy. No ale tam Lewusa nie komentujemy. Zobaczmy, to będzie dosyć ciekawa walka. Może wróćmy już do zwykłej kamery z transmisji, chociaż bardzo ładnie się to oglądało z perspektywy Kedo na Fide. Aż na prostej chyba jednak sobie na chwilę jeszcze wrócę do tej kamery, bo na prostej to może być dosyć ciekawie. No i bezpieczną to właśnie linią jazdy wyjeżdża na prostą startową Kedo na Fide. Zobaczmy, jak Mikazor się będzie bronił. I ponownie jest DRS, ponownie jest bogata mieszanka, to chyba cały czas za daleko.
Mikasa pewnie zmieni swoją linię jazdy, czy nie, nie zmienia. I proszę bardzo, ostatnie hamowanie opony. Zobaczmy teraz, na razie jest Karanofide przed Mikazorem. Niestety, oj, tutaj uślizg, ale gdzie jest, skąd on jest? Ajajaj. Ten lekki uślizg spowodował właśnie, że Mikazor odrobił. Chociaż tutaj ostro blokuje teraz opony i nie da rady, chyba musi zmieścić się na Karanofide. Ajajaj, tutaj ostra walka pomiędzy tymi panami. Tu myślę, że naprawdę dosyć ostro będzie. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tutaj... Wydaje mi się, że tutaj degradacja opony jest dosyć duża, więc wydaje mi się, że na jakimś 11-12 kółku powinniśmy już widzieć tutaj kierowców w boksie, szczególnie tutaj, że Mikazor bardzo mocno widać, że opony tutaj, zobaczcie, bardzo mocno blokuje opony. Karanofide może zdecydowanie spokojnie podjeżdża do tych zakrętów, może jechać spokojniejszą linię jazdy, widzicie, tak więc tutaj ta walka idzie tylko, czy się tylko i wyłącznie na korzyść Karanofide. Oszczędza sobie tak naprawdę w sumie wszystko od paliwa po opony. Więc tutaj naprawdę Mikazora tempo jest aktualnie zdecydowanie słabsze niż Karanofide. Tylko to jest kwestia tego, że nie ma tutaj miejsca, żeby go wyprzedzić. Ja sobie tak czekam już kolejne okrążenie i to już za chwilę paszy. Tam już bot Young jedzie. No i ponownie Karanofide taką ostrożniejszą linią jazdy. Zobaczmy, wyjeżdża teraz na prosto, czy się będzie tam dążyć. Oj, to już jest bardzo blisko. To będzie dosyć chyba, to już będzie chyba końcowy atak. Zobaczmy teraz, proszę bardzo, zjeżdża na wewnętrzną. Od zewnętrznej Mikazor, zobaczmy jak to się kończy. Tutaj jeszcze ten bot przeszkadza, no ostro blokuje opony i będą na styk panowie. Podobnie DRS u Karanofide, Mikazor jest w takiej sytuacji. Oj! Tutaj kontakt! Skrzydło uszkadza sobie tutaj Karanofide. Tak mi się wydaje, no i nie jest w stanie tak dokładnie, bez skrzydła jest. Proszę bardzo. Jest, mamy chyba wirtualne samochodowe dokładnie, tak, tak więc tutaj kontakt z Mikazorem. Karanofide nam spada nisko, chociaż tutaj pokazuje, że ma skrzydło, oczywiście tam skrzydło było, odpadło nam. Więc wydaje mi się, że Karanofide będzie musiał odwiedzić swoich mechaników. Chyba nie ma levelotki dokładnie, nie widać levelotki, nie wiem czy prawa jest. Ale zobaczmy! Mikazor również z błędem, zalew, proszę bardzo, wow! Zalew, kara przez lewej serwisową, nie zwolnił swojego tempa w ciągu tych 15 sekund. Fata, co tu zrobił właśnie zalew, to jest nie do pomyślenia, słuchajcie. Eriksson za to wskakuje na czwartej pozycji na drugą przez to wszystko. Wow, tak więc wielkie szczęście kierowcy Mercedesa. Zalew tę pozycję stracić swoją trzecią, musi przejechać przez swoją karnię. Karanofide będzie odwiedzić swoich mechaników. Zobaczcie, ciężko mu się jedzie bez tej jednej lotki. Ale Mikazor też ze spinem, tak więc zobaczcie ten... Mikazor nie ma jednej opony, słuchajcie, tu jest flag! Lewa przednia opona to jest flag u Mikazora, ależ fatalnie! Tak więc słuchajcie, tutaj bardzo dobro byłoby przytoczenie fragmentu z wyścigu o... którego to było wyścigu? O Grand Prix... Ojojoj, fatalnie Mikazor za chwilę przywali, dokładnie przywali nawet w bandę z Grand Prix Włoch, z walki pomiędzy Alonso i Palmerem. Gdzie tutaj Palmer ściął zakręt i Alonso po prostu mówił, żeby dać karę, żeby zwrócił mu pozycję Palmer. Palmer oczywiście tego nie zrobił i zobaczcie, nawet Mikazor się nie zmieścił w boksie. Musi teraz nawet cofać, słuchajcie, fatalny tutaj dla niego jest, nie może wjechać do boksu nawet. Sander go w tym momencie wyprzedza, już wracamy do wyspanego wyścigu. I tutaj jeszcze prawie kontakt był z Mikazorem. Jezus Maria, Mikazor aż powoduje tutaj zamęt. No nie może wjechać do boksu, proszę bardzo. Co tu się dzieje? Mikazor nie może wjechać do boksu. No zobaczcie, to dopiero teraz jest w stanie wjechać do boksu. No dopiero teraz, ale fatalnie. Zalew nie był w Alessie sobie, żeby karę swoją odbyć. Bardzo ogromna przewaga Younga, to jest dominacja w tym wyścigu. Mikazor, kara stop and go, za co? Za przekroczenie lanej serwisowej. Coś fatalnego, słuchajcie, to jest coś niemożliwego. I zaczyna padać na to, że słuchajcie, co tu się dzieje, to jest niewiarygodny wyścig. What the fuck is going on here? Proszę bardzo, Mikazor jest pierwszym, który zakłada intery, zmienia jeszcze skrzydło, przy okazji odbywa karę stop and go 5 sekund. Wow, co tu się dzieje, słuchajcie, w tym wyścigu? Younga też zostaje na torze. Eriksson również zjeżdża do boksu, chyba właśnie po intery. Zalew zostaje, zalew przez karę, ale jest sercowo, musi przejechać, zrobić ten przejazd. Hunter już jest właśnie czwarty, Karanofide już po chyba zmianie, tak dokładnie, potem już wyjeżdża na piątej pozycji. Sander jest szósty, siódmy jest Noelo, ósmy jest Mikazor, który właśnie już jest na tych interach, nie wiem czy to jest dobre, nie wiem czy za szybko nie zjechał. Zobaczmy, nie, jednak mają, nie, a zalew dopiero był na karnym przejeździe przez aleję serwisową. Ale zobaczcie, że już fatalny mu się nawet jedzie, więc tutaj, no szkoda, że ma tą karę, zalew.
zobaczmy, że Ericsson również jest tym drugim kierowcą, który ma Inter już na sobie. Hanciu jeszcze tych Interów nie ma, ale zobaczmy, że Hanciu już dogonił teraz Ericssona, tak więc nie wiem, czy to są warunki na... To są nie, to nie są chyba to są kompletnie jeszcze nie są warunki na Intery. Zobaczcie, jak tutaj mknie Hanciu. Gdyby nie to oczywiście, że popełnił parę błędów, to wydaje mi się, że to jeszcze jest jedno kółko za szybko, to powiem właśnie. Zobaczcie, jak to jest, z jaką wielką łatwością Hanciu teraz mija Ericssona. Popatrzmy, jak czekamy, aż kolejni zawodnicy będą zjeżdżać do boksu. Kiedy Jonge, czy Jonge powinien zjeżdżać do boksu już teraz, czy jeszcze nie? Pewno Zalew straci na tym dosyć mocno, bo on jest na softach. Tak samo no Elo na tym dużo straci. No zobaczmy, Mikrezor bardzo zata, to jest chyba jeszcze za szybko nawet na te Intery. Tak mi się wydaje, że to jest ciutko jednak za szybko. Patrzmy, Jonga już kawałek jeszcze do Alicjersowej jeszcze ma. Zalew bardzo, bardzo wolno, tak, Zalew już zjeżdża do Alicjersowej, bardzo, bardzo wolno się przyjedzie. Ja tak, ale zobaczmy, mimo tej kary przejazdu przez Alej Serwisową. No Elo opuszcza sesję gry, proszę bardzo. Tak więc mamy kolejnego bota, Mikrezor za chwilę powinien skoczyć na pozycję siódmą. Ale Zalew, zobaczcie, dopiero jest na pozycji trzeciej, tak więc ta kara, gdyby nie ta kara, to cały czas jechałby na drugiej pozycji. Dokładnie tak, tu są zakładane Intery, spada na piątą pozycję, Sane również zjeżdża do boksu po Intery. No Elo widzę tak samo, tylko że on jest duchem, tylko pewnie zaplanował, to jest mocno. Pewnie zaplanował jakoś wcześniej ten zjazd do boksu, tak więc tutaj ten jego bot zjedzie. Ale jego bot zjeżdża, słuchajcie, po softy! O kurde, no słuchajcie, to będzie jazda teraz. Nie chcę nic mówić, ale Mikrezor jest niewiele szybszy niż bot Lewusa. Jonge jeszcze, proszę Państwa, jedzie na sobie na super softa, tak więc widzę, jeszcze nie był w boksie. Czy odwiedzi swoich mechaników? No nie, zobaczcie. Hanciu cały czas również na torze. Kodanofide chyba już jest po pitstopie. Jeszcze nie, on jeszcze nie. Ja tak więc Ericsson chyba jest ten pierwszy, dokładnie tak. Ericsson jest pierwszy, który ma tutaj założone już Intery. No Sander jest, zobaczcie, wolniejszy od bota Noelo, tak więc to jest fatalna wiadomość dla niego. Jezus Maria, słuchajcie, to jest 11 dopiero kółka, a tu się tyle już zdążyło zadać w tym wyścigu. Nie nadam tego komentować. Sander, no przez tą walkę z botem aż 3 sekundę kara sobie nabił. Na razie chyba Mikrezor ma tych kar 6 albo 9 już nawet, chyba 6. Czekamy ci, ci zawodnicy jeszcze właśnie nie zjeżdżają do boksu, tak więc odważnie, cały czas czekają. Sander ostro poza torem, tamten bot, no Elo nie odpuszcza, cały czas jedzie. No za nim Mikrezor strasznie wolno odrabia. Jest niewiele przed botem, tutaj zobaczmy i zobaczcie, no bot no Elo wyprzedza Sandera. Coś nieprawdopodobnego. No Sander naprawdę, znaczy twoje tempo jest naprawdę fatalne. Zobaczcie, że Jonge cały czas zostaje na to, że on nie zjeżdża do boksu. No. Zobaczmy, tutaj mamy pierwsze ujęcie z helikoptera nawet w tym wyścigu dopiero. Zobaczymy, czy jaką decyzję podejmie Force India. Ale zobaczcie, że Kedenofide jest na super softach i udrabia, jak na razie mi się wydaje, do tutaj Hancia. Widzę Ericsson tutaj, Zalew, Sander i Mikrezor na ponach Interach. A ta pierwsza trójka, widzę, cały czas jeszcze bez pit stopu. No. Wyścig się troszkę uspokoił. Ale tutaj widzę, że Kedonafina ma troszkę problemy z jazdą na deszczu, szczególnie jak jest na tych super softach. No to właśnie Sander nie może wyprzedzić bota, jest na styk z botem, no Elo, tak jest, no to nie jest optymistyczna wiadomość dla niego. Widzę, fajnie, że Sander zostaje na to, że robi samo Kedonafide. Zobaczmy czy... Ale zobaczmy, Hanciu 7 pozycji na tym, tylko zobaczcie, on już był raz w boksie, dobrze mówię? Postoje, nie, Hanciu nie był, Elo, no Elo był. Tak więc zobaczcie, że tutaj naprawdę mocno zyskał. Kto też nie był w boksie, nie były tylko Hanciu i Jonge. Tak są zawodnicy, którzy tutaj najbardziej na tym wszystkim zyskali. No nie wie, że Mikrezor traci pozycję na rzecz bota Lewusa, no to jest chyba
dość obsesyjne. No i proszę bardzo, mamy w końcu Younger w boksie. Co? A na co ją go czeka? Proszę bardzo, zeszłe warunki, DRS jest wyłączony. Czemu ją zawsze stoi w boksie? DRS wyłączony? Co tu się dzieje, ty? Wow. No, aeronog jest drugi, co tu się dzieje? Wszystko waruje. Czemu wszyscy zawodnicy nagle zjeżdżają do boksu? Zjechał lewo, zobaczcie. Zjechał Hanciu. Zjechał Kredo na Fide. Co tu się dzieje? Czemu Younge stoi w boksie cały czas? Co tu jest grane? Wow! Rzeki żółte to ładne. Czemu Younge są w tak? Co tu się dzieje teraz? Bo za nie mówiłem. No, Elon nagle jest czwarty. Standard go wyprzedza. Czemu te strzałki są? Co tu się dzieje? Czemu nie ma różnicy jakby... O, dobra, wraca to wszystko do normy. Co tu się dzieje teraz? Wow, gra zwariowała, słuchajcie. Younge, czemu jest na softach? What's happened here? Aha! Czyli wszyscy są na interach, zobaczcie. Wszyscy są na interach, ale... Ile mamy tu błędów? Younge jest na softach, jeden. Okej, okay, to jest okej. Okay. Dwa! Hanciu. Okej. Okej. No, Elo 3. Tak więc zobaczcie, 3 błędy nam gra pokazuje. Ojej, co ta gra. I zobaczcie, że nawet tutaj Kedo na Fide wyprzedził Hancia przez to wszystko w boksie, przez to zamieszanie. Nie wiem, gra mi się chyba jakoś zbugowała, bo Younge tak długo stał w boksie, wydaje mi się, że on wcześniej wyjechał, tylko po prostu gra mi się trochę zbugowała. Więc tutaj Younge również jest na interach, nie posługujcie się tą właśnie tym, co się dzieje na ekranie, co to nam tutaj gra. Więc ciężko powiedzieć, bo przez chwilę nawet centrum kontroli wyścigów pokazało, że DRS jest wyłączony. Potem nagle DRS włączony. Co tu się dzieje? Chyba DRS jest włączony, nie? Skoro są na interach. Zobaczcie, że minutę traci Kedo na Fide, słuchajcie. Może nie lider, ale odstęp, tak? O. Minutę traci Kedo na Fide do lidera. Masakra. 5 sekund Hanciu do Toro Rosso. Ericsson, zobaczcie, tylko sekundę 20 do Hansa, tak więc Hansa coraz bardziej zagrożony. 13 sekund traci zalew do Mercedesa. Sander do swojego teammate'a traci 25 sekund, ta przewaga będzie noso prosto, bo Sander tempo jakby naprawdę jest fatalne. Mikezor, no z rewelacyjnego początku w sumie, tak, przez chwilę nawet był pierwszy, potem go Younge wyprzedził. Spadł na drugą pozycję, potem ten kontakt w walce odszedł drugą pozycję z Kedo na Fide, no i w końcu to było tak czy jak Kedo na Fide wyszedł na tym lepiej, mimo tego, że musiał jechać karny jakby przymusowo do boksu na wymianę skrzydła. No to zobaczcie. A w sumie nie dokończyłem tego wątku z Alonso, prawda? Tam gdzie przecież nawet właśnie to zostało u Mikezora. Przecież wiemy, że Mikezor jest tak nisko jedzie, tak, bo przecież miał spina również tam, tak? Miał spina. Kontakt miał właśnie tam najpierw z Kedo na Fide. Kedo na Fide wyleciał w bandę, tak, stracił skrzydło. Ale potem Mikezora sam też obrócił, tak. Potem na jego szczęście był wywołany VSC. No i może przytoczyć właśnie tą kwestię, że w momencie, kiedy Alonso pyta Palmera, tak, Alonso pyta w sumie swojego inżyniera, tak, where is Palmer? Inżynier chyba Palmer is retired, tak. No to po prostu Alonso odpowiada szybkim, krótkim karma, prawda? Tak więc w sumie teraz można by wziąć takiego Palmera, czyli Mikezora i Kedo na Fide, czyli Alonso. Mikezor jest ty. No tutaj wrzucił nam z toru K
Kedę na Fide, a potem nagle się okazuje, że sama ją spina. No i w sumie taka karma do niego wraca. Więc mamy dwa boty przy na samym końcu stawki i on go sobie spokojnie jest swój wyścig. Kedę na Fide coraz bardziej zyskuje nad Hansiem z Force Indie. Erik sobie cały czas utrzymuje się w tej samej, no w tym samym przez ten przedziale czasu, czyli tak od sekundy do półtorej. Sander, a jedna, Zalew, przepraszam, bo tam jest. Zalew, który tutaj traci 17 sekund do Mercedesa. Ta przewaga chyba, wydaje mi się, rośnie, ale nie jestem pewien. No na razie utrzymuje w jednym, na tym samym poziomie. Sander widzę. Pozycja 6, 21 sekund do swojego teammate'a. Mikezo jest w boksie po raz drugi. Co on to tu wykombinował? Czy to jest jego trzeci boks, czy się po prostu tylko wydaje, nie? Postoje. To jest jego drugi postój. To chyba była jakaś kara, ale czemu? No nie wiem, słuchajcie. Co zrobił? Dlaczego już zjechał do boksu Mikezor? To jest dla mnie sytuacja niezrozumiała, nawet bot Noelo go wyprzedził. Niezrozumiała sytuacja, dlaczego on to zrobił. No idea, słuchajcie. Naprawdę, nie wiem, jak to powiedzieć. Odbocze, Eriksson również jest w boksie, co tu się dzieje? Eriksson znowu również zmienił sobie intery. Ło, co tu się dzieje? I Zalew go zaraz wyprzedza dokładnie. No tak. Już go zalew wyprzedza. Sander cały czas za daleko. No tak jak mówię, Young Gage, swój wyścig. Nie, tutaj mamy Kedę na Fide, który już minuta, 2 sekundy. No proszę bardzo, pierwszy ujęcie z helikoptera na kierowcę Torosa w tym wyścigu. Chyba ogólnie trzeci czy czwarty w tym w całym rozrachunku. Botlemusa na końcu i Mikezor, który jest wyprzedzony przez bota przez ten zjazd do boksu. No i w sumie wyścig się stabilizuje pomału, prawda? Tutaj Hansu coraz bardziej traci do Kedę na Fide. Eriksson był w boksie, tak więc tutaj też duża strata. Zalew ewentualnie jest blisko kierowcy Mercedesa. Santa 16 sekund straty, no Elo 45. Mikezor do bota Force Indy traci 7 sekund, no prawie 8. No i tutaj mamy Lobusa też również bota i zobaczmy, tutaj to już jest blisko, ale jednak Zalew zjeżdża do boksu, proszę bardzo, już myślałem, że będzie jakaś walka, ale jednak Zalew w boksie, no coś się dzieje, jakby tak się mocno nie spadałem, jakby to wraz wygląda. No ale to nie jest czas na łety chyba jeszcze, nie? Zobaczymy, co wykombinują w Zauberze. No way! A już myślałem, że są łety, nie? Widzę, to są tylko intery drugie, ale... Czemu mówię, że temu znowu drugi zjazd po intery? Tego kompletnie, słuchajcie, nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. Mamy już ponad połowę wyścigu, 18 okrążenie. No i słuchajcie, już teraz widzę wyścig spokojny, tak więc od jakiegoś 13, 12, 12, 13 kółka w sumie nic większego się nie dzieje, po tego, że jedzie cały czas 7 kierowców. Tak, bo to dwa boty są. No jak na razie widać, że Mikazor nawet... O! W sumie Mikazor prawił z tym botem. Na razie widzę, tutaj nic większego się nie dzieje. Tak jak mówię, cały czas powiększa przewagę chyba na Kedę na Fide, nad Hansiem. Eriksson nadrabia, bo nadrabia, ale na razie to jest za daleko jest oczywiście. Sander ma też nadrabia, Zalew daleko widzę. Jeszcze przy okazji do swojego teamu Sandera, więc jest za daleko, cały czas jeszcze
No i tutaj Mikasa na szarym końcu. Największa przegrana tego wyścigu. To mogę już teraz powiedzieć, chyba że przejdzie na jakiejś wyższej pozycji. Zobaczmy, ale nie zadam się na wyższej pozycji. On nawet nie będzie w stanie uprzedzić Sandera, który teraz jest do boksu drugi raz. Jak nie jestem jak trzeci, zaraz zobaczmy jak to wygląda w stopach play. Jeszcze raz postoję. Tak, to jest drugi postój, tak więc pokazuję nam, że Younge niby nie był ani raz w boksie. Oczywiście Younge był raz w boksie, Kredon na chwilę dwa razy, Hanciu raz, Eriksson, Zalew, Sander, Mikezor, dwa razy. Więc już wyjeżdża z boksu, Sander. No i tak jak mówiłem, Mikezor się toczy za daleko, więc co się już nie dzieje naprawdę. Cały czas te przewagi rosną, co ewentualnie, Eriksson znowu stracił. Zalew, nie pamiętam jak to było. Sander cały czas stabilnie, ale zobaczcie, tutaj się już zbiera na chyba na mety. To było bardzo dobrze widać na przykładzie Sandera. Jak w niektórych miejscach toru jest naprawdę już mokro. Więc jest szansa, że słuchajcie, koło, ja wiem, za 2-3-4 może kółka. Zobaczymy sobie łety pełne. Zobaczymy, który zawodnik będzie pierwszy takim odważnym, który zjedzie po te łety do boksu. Widzę, Younge sobie tutaj chyba rozgrzewa pony. Chyba, że tak powiem, nic nie mówię, bo no tak nie mówię, tak nic większego się raczej tutaj niedzielę. Gdzie Eriksson nas zobaczył, że to został zdublowany przez Younge. Younge, co my tu mamy? No Hanciu jest, prawda? I Sander, proszę bardzo, kara chyba już kolana w tym wyścigu. Mamy Erikssona już zdublowanego przez Younge. Jest Zalew, jest Sander, jest Mikezor. No i na końcu dwa boty. No słuchajcie, nic się nie dzieje. Mikezor to jest chyba już 9 sekund kar, tak mi się wydaje. No w ogóle to jest jego fatalne wyjście, chociaż troszkę nadrobił tam czasu, już teraz jest tylko 25 sekund do Sandera. Ale fatalnie jedzie ten wyścig, słuchajcie, to jest, tak jak mówię, największe przegrane tego wyścigu. To jest Mikezor. Największy wygrany chyba Hanciu jednak, tak? No tak początkowo sceptycznie do niego podchodziłem naprawdę. Naprawdę sceptycznie, ale na razie teraz spokojnie pracuję sobie na Driver of the Day. I on chyba pomału zaczął się tam nudzić, przez to, że jedziemy aż 35 okrążeń, a on jedyne miał co robić mniej więcej przez pierwsze 3 kółka i potem przez następne 33, to tak powiem, średnio no cokolwiek. No zobaczcie, Hanciu coraz większa strata, Eriksson, no tak cały czas go te 20 sekund się szlaja. Zalew chyba nawet stracił, Sander ciutkę zyskał. Mikezor cały czas sama strata, no to oczywiście mamy na końcu dwa boty, tak więc znowu słuchajcie się, nic a nic w tym wyścigu nie dzieje, chociaż to był, o jest kamera na helikoptera, helikoptera na kierowcy, w sumie już jeden mielący kierowcy Force Indy. 14 kółek do mety,
I naprawdę tutaj już mniej więcej, tak jak mówię, od 12 kółka jest już mniej więcej dosyć nudno, tak więc myślałem, że to będzie dosyć emocjonujący wyścig przez cały czas. No ale jednak się pomyliłem i tutaj już od naprawdę dosyć kilku dobrych kilku okrążeń, że tak powiem, no nie dzieje się nic, że tak powiem, panowie jeżdżą w kółko, panowie rzecz, prawda, jeżdżą w kółko i nic więcej z tego nie ma. Wiecie, no, gdyby to było live, to już się nie mógłbym tego, nie wiem, wyjść, czy coś takiego, tak, czy nie wiem, no, wiecie o co chodzi, tak, więc tutaj jakby, no, więc tutaj tak jakby, na live było to było zupełnie inaczej, oczywiście mój internet na razie nie pozwala, bo się tak powiem, że zdecydowanie lepszy, a odcinek, szczególnie nie chcę się tego montować, więc wolę tutaj pociągnąć już cały taki. Oczywiście wiem, że ten będzie trwał gdzieś pewnie z godzinę 15 minut, nawet jak nie dłużej, tak? Ale no, okej, jakbym pociął, to będzie trwałoby z jakieś 50 minut może maksymalnie, tak? Ale no, nie chcę się, wiecie, tego wszystkiego składać, więc wolę taki jeden wielki odcinek wrzucić. Zobaczymy, jak to będzie na Belgii. Jutro niby na Belgii 22 okrążenia, tak? Ale, czyli w sumie niby 13 mniej niż tutaj. Tylko że te okrążenia na Belgii są zdecydowanie dłuższe, tak, bo to jest prawie 7,5 km jedna pętla, tak, więc tutaj... ale wydaje mi się, że na Belgii jest więcej możliwości popełnienia błędu. Tak, nie wiem dlaczego, tak mi się wydaje, że tam jest więcej możliwości, szczególnie tu takim nawrocie w dół, co to zjeżdża, prawda? Po tej takiej długiej prostej, jeden, dwa, chyba trzy zakręty i właśnie ten taki właśnie zjazd w dół po łuku, lekkim nawrocie. No, naprawdę można dużo stracić. No właśnie, to się naprawdę nic nie dzieje, więc tutaj po prostu przez tutaj przez dłuższą chwilę nie muszę nawet co opowiadać, tak, no tutaj nie dzieje się nic ciekawe, bo dawno w tym wyścigu KLF 1 nie było, nie? Prawda? Konkurencji Ligi 1 dawno nie było. Nie wiem, dwa tygodnie temu? Nie, trzy chyba nawet, trzy tygodnie temu było, gdzieś jeden, żeby się nie mylę. Więc tutaj, ale mam na razie są pozytywną frekwencję od czasu Grand Prix Monaco. Więc no... Przy okazji Sander sobie nabija chyba swoją trzecią karę w tym wyścigu, jeżeli dobrze pamiętam. No jednak trochę się z tymi łatami przeliczyłem. Myślałem, że tutaj właśnie patrząc po tym, ile to się właśnie wody wydobywa spod kół zawodników, przekonany byłem, że tak za niedługo czekają nas łety, ale tu widzę, że na te łety chyba się jakoś nie... No, w sumie to było głupie stwierdzenie, no okej, niby dużo wody na to, że się wydobywa, dużo wody się wydobywa spod kół, ale tak naprawdę to musiałoby zacząć, wiecie, tak mocno lat, tak, i musiałaby się zdecydowanie pogoda pogorszyć taka. Tak samą pogodę miałem na przykład tutaj właśnie na wyścigu na Grand Prix USA w mojej karierze kobietą. Jutro na kanale o 9, w sumie tutaj kiedy to oglądacie, to oglądacie w sumie też w sobotę, bo w piątek tego na kanał nie wrócę, w sumie w sobotę to oglądacie. I oglądacie to... Oglądacie to godzinę 6, ja to wrzucam o 8. A ten odcinek z USA z właśnie kobietą 18 już runda mistrzostw, to będzie o 9, tak więc dopiero was zaproszę na ten odcinek. Tam naprawdę cały czas był deszcz i tam naprawdę były fatalne warunki. A to co jest teraz, to jest naprawdę ogromny pikuś.
Mikezor, kolejna kara. Chłopie, ile to już tych kar masz? 4 czy 5? Tak tutaj ostro to sobie ładujesz te kary. Nie szczędzisz sobie. No proszę! A ja to przeoczyłem, dlaczego w sumie... Dlaczego w sumie Hunt przeskoczył Kedonafide w tabeli? To jest jakieś... Nie, tu jest osem, tu się to zrobi, opony, nie wiem, postoje... Kedonafide był trzeci raz w boksie! To wszystko wyjaśnia, dlaczego on spada, nie go nawet kompletnie przeoczyłem. Sander, tam widzę kolejna kara, to nie ma znaczenia. Tutaj będzie ciekawsza walka teraz, w tym momencie. Tak więc, no sobie wejdźmy na onboard Kedonafide. No jedną walkę z Mikezorem przegrał, tak w sumie. No, w ogólnym rozrachunku wygrał, tak? No bo zobaczmy, gdzie jedzie Mikezor z jaką całą potężą, taka, gdzie jedzie Kedonafide. Wow! Sander został zdyskwalifikowany za wielokrotne kary! Wow! Sander, dyskwalifikacja. Słuchajcie, pierwszy raz w mojej karierze komentatora w tej lidze. W ogóle w mojej pierwszy raz w karierze. No to teraz sobie się porobiło, słuchajcie, wracają w końcu emocje, nareszcie. Bo już normalnie zasypiałem prawie, nie żartuję. Pierwszy raz. I zobaczcie, na tym VST właśnie teraz korzysta Mikezor. Nie wiem czemu botle busa zjeżdża, ale Mikezor on wie, że on jest w samym dole stawki, tak więc on sobie z tego korzysta, prawda? Że idą z wolną jarą, więc sobie zejdzie na spokojnie do boksu pomimo na tych oponek. Czy Jonga na tym skorzysta, zjedzie do boksu? Nie, Jonga się nie kwapi, widzę do boksu. Jest Hanciu, jest Kedonafide. I Kedonafide przyjeżdża, bo przyjedzie na drugiej pozycji, jeżeli nic się złego nie stanie, to przyjedzie na pozycji numer 2, a tutaj widzę, że to wszystko się zmieszcza się Mikezor, który za chwilę powinien być dublowany, tak więc tutaj będzie niezła jacka teraz. Bo Hanciu, ja nie wiem, co oni zrobili, przecież dokładnie to samo Zalew i dokładnie te same błędy popełnili Zalew i te same błędy, o Mikezor ładnie daje się tutaj zrubać, te same błędy popełnili Zalew i Hanciu. Przekroczyli prędkość, gdy był VST. Ja nie wiem, co nie zobaczyli VST. Przecież ewidentnie u góry widać, jest taki duży jebuty napis na środku, żółty VSC. Żółte flagi wszędzie na torze, cały tor jest żółty. Ten odcinek toru jest... W sumie chyba nawet cały tor jest żółty, nie? Czy nie? Nieważne nawet. I... Jeff nam nawet mówi, że musimy zwolnić. W prawym rogu, po prawej stronie ekranu pojawia nam się czerwony ekran, który liczy nam 15 sekund. W prawym górnym jest nasza delta, która jest na czerwono w tym momencie. I przez 15 sekund nie mógł zwolnić tempa, naprawdę, to jest... Nie mam pojęcia, jak to można zrobić, naprawdę, to jest... nie rozumiem kompletnie tego, tak więc w tym momencie Hanciu przegrywa sobie podium, tak na sobie drugie miejsce, tak? Taki debiut mógł być, taki zajebisty debiut, słuchajcie, mógł być druga pozycja w debiucie. I gówno, słuchajcie, i straci to na rzecz kary, którą musi odbyć. Widzę, że jeszcze cały czas zjeżdża. Kedonafide chyba o tej karze nie wie, tak więc tutaj on będzie tryhardował ile może. Eriksen daleko, daleko w style. Zalew do niego traci 16 sekund do Mercedesa. Mikozo po tej zmianie tutaj 48 sekund. I Sander, dyskwalifikacja. Nawet wiecie, jak mi się teraz mordka cieszy. Nawet nie z tego, że specjalnie, że bardzo dobrze Sander nie ukończył. Ale... Sama świeża sytuacja, słuchajcie, z tego. Bo na FRL Jonge na wysławie 24 sekundy kar. Sander ten z wyścigów tutaj w konkurencyjnej, nie pamiętam, że na którym wyścigu, na wysławie 24 sekundy kar i nie został wykluczony z wyścigu, a teraz... Aha! Został wykluczony, zobaczmy, podnieść sobie kary Sandera. Za ile kar został wykluczony? Tutaj 3 mamy. Nie, mamy 3 sekundy, 6 sekund. Mamy 9 sekund. Mamy
O kurde, 12 sekund. Mamy 15 sekund. 18. 21 i zobaczcie, patrzcie! Gra chciała mu wlepić karę, która dawałaby mu łącznie już 24 pozycje, 24 sekundy strat i nie dała mu! Widzicie? Ostatnie te 24 sekundy kar mógł sobie wlepić, teraz już nie mógł, tak więc unlucky niestety sytuacja dla Sandera, ale się słuchajcie, wreszcie ożywiłem, co się wreszcie tutaj dzieje? Hańcu zjechał już chyba karę do tego boksu, chociaż nie, on jest bot. Botem? Co się stało? Ej, Hańcu jest botem. Teraz przejdziesz karę przez tą aleję serwisową. Ale... Hańcu nawet w swoim debiucie nie będzie miał podium, słuchajcie! Jakiś niger czwarty jest teraz w boksie, też w lobby. Hańcu jest duchem, co daje nam to, że nie skończy na podium, za chwilę go Eriksen wyprzedzi i wszyscy inni. Czterech kierowców, zostało tylko 6-5, ale nie, Mikezor. Nie, dobrze, czterech odpadło. Przez Sander dyskwalifikacja, Boże jak to śmiesznie brzmi. Dyskwalifikacja, bo nie wiecie jak mi się teraz mordka cieszy przez to. Jak można dyskwalifikację wyścigu sobie, to jest... A jeszcze szef ligi dostaje dyskwalifikację, to jest coś nie do myślenia dla mnie, słuchajcie. Zalew jest kolejny raz w boksie, co tu się dzieje? Co ja mam czwarty raz? Czy trzeci? What? Trzeci raz? Co to robię zaraz trzeci raz w boksie? Chyba nie obierasz... No what the fuck? Ile można sobie? Ile można... Drugi raz interes zmieniasz, no? No czekajcie, raz zjechał po intery, to był pierwszy raz, drugi zjazd, teraz po intery, trzeci raz. No trzech kompletnych interów jedzie, ty. Nie wiem, może chcę bezpośrednio zagrać do mety, bo wiemy na taką przewagę. No ja mówię, to już nawet nie wspominamy. Ja mówię, to właśnie za chwilę zdubluje nawet kiedy, na chwilę, to znaczy, że zdubluje już całą stawkę. Eriksson, pozycja czwarta, a zobaczcie, że Hańcu jest botem, niestety, i Eriksson go przejeżdża, więc Eriksson, słuchajcie. Hańcu oczywiście tutaj odbiera mu ten driver tutaj, jako że jest botem. No i co, Eriksson na driver tutaj? Wydaje mi się, że tak, bo taki w sumie nie miałby wyścig. Raczej tak gdzieś w tyle i nagle podjął. Przez chwilę nawet jak słuchajcie długi. Więc sobie chyba temu zawodnikowi należy się dzisiaj driver of the day. Hańcu drugi raz w boksie. What the fuck? A nie, czasem była kara, teraz jest do boksu. O co tu chodzi? Na wymianę opon. Zaraz nasze się jest za daleko, tak więc tutaj nic złego się nie stanie z nim. Sander dyskwalifikacja. Boże święty! Jak to mówi Sander dyskwalifikacja, ja nie mogę w to wierzyć. To jest tak śmieszne, słuchajcie. Dyskwalifikacja! Oj, to nieźle, Sander, gratuluję! Naprawdę, gratuluję, stary. No, żeś kupił grę na twój drugi wyścig albo trzeci. Nie, trzeci twój wyścig w tej lidze i kurde. Trzeci wyścig w tym sezonie twój i DSK. No, nieźle, stary. Hańcu z ogromną statą, za chwilę tutaj Zalew go wyprzedzi. Mikezor jeszcze tam bardzo daleko. Może być nawet tak, że Mikezor nie będzie w stanie dogonić Hancia. I Hańciu skoczy na pozycji piątej. Nie wiem jak to w sumie, bo okay, Sander DSK jest punktu nie dostanie. Tylko teraz pytanie, czy Noelo i Lewus dostaną punkty tak samo Hańciu. No nie, nawet kurczę sobie Noelo i Lewusa, bo oni się zdecydowanie wcześniej. Nie wiem jakie są tutaj zasady, czy ile trzeba przejechać procent dystansu, żeby dostać punkty. Wydaje mi się, że chyba 50% dystansu, tak więc to jest 80 krążeń. A wydaje mi się, że nie wiem, przecież no Elo i Lewus nie przejechali 50% dystansu, tak więc... Nie wiem, boty jako i boty dokończą ten wyścig, więc nie wiem, no może dostaną normalnie punkty. Hańciu, nie wiem, no... On przejechał 50% dystansu, tak więc tutaj... Ciężko myśleć, słuchajcie, co jest Hańciu zjeżdża znowu do boksu? What the fuck is going here? No to nie, to teraz Mikezor zdecydowanie sobie go przejdzie, tak więc Hańcu skoczył w pozycji szóstej.
dalej cały czas pierwsza pozycja, ale widzę, że Kardenafide nie daje się dobrze dublować. Ej, co bardzo duża strata. What the fuck, kolejny teren, który to już jest do boksu, kurde jego. Trzeci posłuch na końcu. Nie jeździ, słuchajcie. Talak już go wyprzedził właśnie. Jeszcze czekamy na Mikezo. Mikoza Ramal, jeżeli Hanciu nie zjedzie, się zjedzie ani razu już do boksu. Wow, no w takim tempie będzie Hanciu jechał, to Mikezo chyba się go wyprzedzi. Chciałem powiedzieć, że może być, może nie da zjadę, by zjechać do boksu. Może nie chcę przejść go Mikeza, bo chcę się dalej, widzę, że jednak tutaj nie coś dzieje, to poprzednio. Wcześniej ten motor chyba jakiś przytam, bo tak wycaję za chwilę na Mikeza wskoczę na pozycję numer 5. Tak jak troszkę się odrobi, zamiast gdzie wskoczyło na tą pozycję, tak więc będzie już tylko dwie pozycje niżej od tego, co startował. Tak więc z czego pola spada nam Mikeza na piąte, no to jest... Unlucky driver of the day, tak? UOTD, tak? Unlucky, nie, Unlucky driver of the day. UDOTD, o. Unlucky driver of the day to jest oczywiście Mikezor. I Kardenafide, widzę na pozycji drugie, myślę, że... Chciałbym dać Eriksson Zalowowi, nie dam. Pewno nie. Widzimy go tu na przedziachancja. No Mikeza chyba się jeszcze nawet nie przegrywa w tej pozycji, ale to za chwilę się dostanie. O proszę bardzo! Ja bym sobie zjeżdżał do boksu, widzę, musi już ludzi w tym wyścigu zadawać, żeby dla rozruchu tej kości wszystkiego, dla chwili spokoju, oddechu, napicie się wody czy czegokolwiek. Tak żeby coś się tego cokolwiek działo, tak. Zjeżdżam sobie do boksu. Powiem wam, że ja bym dał Drive of the Day dla... No wreszcie, kurde, no Younga ma pełnoprawne intery, tam się założone. Szczerze mówiąc, ja bym dał Drive of the Day jednak dla Kardenafide, dlatego że... Okej, jechał drugi, potem jechał przez chwilę trzeci, walczył z Hanciem, nie, z Mikezorem. Spadł prawie na sam dół, nawet nie jechał na sam dół. Nie, tam się właśnie Lemus i no, Elby w boksie. Hanciu chyba też samotem i on kilka chwilę też. No i generalnie jestem nisko był, tak? I nagle się tak odrobił, na drugą pozycję skoczył nagle, więc mi się wydaje, że to jest jak najbardziej po tym comebacku zasłużone, zasłużone drive tutaj to będzie. No jak gdyby Eriksson skoczył na drugim miejscu, to on by to dostał, ale wtedy nie. Ale stabilna jazda, skoczył w drugie, stabilne czwarte. Mikezor, unlucky drive tutaj, tak jak mówiłem. No i Hanciu z bossem, więc tych panów tutaj liczymy. No ale również, mamy no ale nawet na softach cały czas jeszcze. No i Lebus i Sander. To dalej wiesz. No okej, 2,5 okrążenia do końca. Tak więc emocje były ewentualnie związane z tutaj właśnie dyskwalifikacją Sandera. No i w sumie nic więcej się tutaj raczej nie stało. Chyba już brak skupienia i brak chęci do jazdy u Younga nawet da się oddublować Eriksonowi. Więc tutaj już jest chyba brak chęci, Younga chce już to koniecznie zakończyć, tak więc już sobie spokojnie jedzie, ma tak ogromną przewagę, to jest głowa mała, słuchajcie. Zadania okrążenia w tym wyścigu dobrze, tu się kończę, bo naprawdę już nawet nie chcę co mówić. Emocje były związane, emocje były w tym wyścigu więc tak na 11-12 kółka, potem przez... O Jezus, 14 okrążeń do 25 kółka, więc coś się działo, wtedy właśnie tą dyskwalifikację dostał... Sander też nie, zobaczmy na tym kółku. Od którego kółka coś się działo? Na kółku, no i na 20 lat, tak więc przez 14 okrążeń nic się działo. No i tutaj... mnóstwo, aż 30, zobaczcie tutaj, zobaczcie tutaj no sobie jakieś praktycznie co kółko coś działo, no tutaj prawie co kółko. To naprawdę, no co rusz tych uwag, to jest naprawdę mnóstwo powycewianych.
Sander rozruch, no nieźle. Sander sobie rewelacyjnie rozpoczął ten wyścig. Właśnie od Falsartu. No i co? Teraz kończymy wyścig. Pyta na chwilę ładny, bo tu jedziemy. Pyta numer 2. Alexis jest dalej w czwartym. No nie, tutaj Nikedo w piąty. I bot w akcyjnym tańcu z szóstej. Bot drugi po drugi. No Elo na pozycji siódmej. Drugi ma nowy masowcy. No i Lebus na pozycji ósmy i Sander SK. Więc tutaj sobie nawet lekkie spiny robi nawet tej Jongę. Tak jak mówię, to już jest kompletny brak tej koncentracji, już naprawdę musi, już naprawdę musi nie zajechać tego wyścigu. On już sobie wie tam, on liczył sobie te, on już, on nie wiele zakrętów na Weniu, tak, on liczył sobie te, policzył zakręty teraz od poprzedniego kółka. Jak on powie, to nie, tam, dobrze, że jest 18, tam kółek, zakrętów, tak, on liczył teraz. Coś, 35 zakrętów, 34, 32, jak barany skoro sobie jest, tak, 30 właśnie, 2 barany, 3 barany, 4 barany. No tutaj widzę, że Jonga ma lekki problem z utrzymaniem bolidu nawet, już tam przez ten uślizg taki w... No proszę, tutaj widzę Jongę, kolejne błędy, wydaje mi się, że nie wiem co tam robi w sumie, czy to jest na telefonie sobie siedzieć coś, no sobie co ma robić chyba, nie wiem, miałbym co przewagę, gdzieś to chyba trzeba wykorzystać, nie? Więc tutaj, no widzicie, tak jest słabo się trzymam, no, więc może już opony dają dosyć mocno. Albo po prostu jest Jonga już kompletnie nieskupiony. Ja się w sumie nie dziwię, tak? Bo no jednak przez dla niego tak naprawdę nic nie działo. Tak jak mówię, jego żadne... No, żadnej kary nie ma Jonga, tak? Żadnej kary, żadnych przymusowych zjazdów do boksu, kary przymusowych zjazdów do boksu. Nic nie zrobił, żadne DSK, coś tam, kary. To nie dotyka, nawet jestem aż sprawdzę się tylko przelecam, czy jakakolwiek... Nie, dobra, Jonga. O, Jonga, patrzymy 3 sekundy, dobra, to jak się pomyliłem. Ale nie wiem, co jest Jonga jego. A zobaczcie, to nie, no to ma. Ilu ma tych kar? Ma Jonga coś? Ma coś? Ma coś Jonga nawalone? Co i w tym? Oczywiście, że nie, to słuchajcie, Jonga ma tylko 3 sekundy kar, tego co dobrze wyliczyłem. Więc tutaj, no. Wiecie. Kompletnie skojarzenie już, tak? Bo są, naprawdę nie chcę, bo. No, mu tak mówię, do trzeciego kółka dla Jonga, co się działo, potem kompletnie już pozycyjnie. U niego się już nic w tym wyścigu nie działo. Tutaj macie nawet tutorial, tak, jak zepsuć mikrofonową przewagę. Tutorial by Jonga Williamsie. Trzeba poniżej 20 sekund, tak więc jeszcze tutaj z nieporadnie wjeżdża nam na prostą startową Jongę. Jongę zwycięzcą wyścigu. O, jeszcze nie mówimy hop, bo jeszcze nawet nie przekroczy. Słuchajcie, to może być sytuacja, kiedy Rafida może wygrać wyścig, słuchajcie. Jeżeli Jonga się nie pozbiera, to kiedy na Fide? Nie, jednak się pozbiera, czy nie? Pozbiera się! Wow! Jonga ledwo na styk wygrywa ten wyścig, słuchajcie. Tak więc naprawdę, naprawdę na styk to robi Jonga, więc w sumie jeszcze takie ostateczne brawa do Jonga, ale naprawdę, naprawdę na styk. Przez dwa kółka już tak kompletna brak koncentracji u niego było, ale ładnie, kiedy na Fide. No naprawdę, masz jeszcze go cieszyć, ewidentnie. To jest bardzo dobre przyznanie, jego tak przyznaję, uczę się już oficjalnie Drive of the Day. Unlucky of the Day jest pan w McLarenie. Mikezor, gdy Botno Elo już dokończył wyścig. Sander, haha, DSK. No, oczywiście nie śmiejemy się z niego. Ericsson kończy, dosyć stabilny, ładny z jego wykonania wyścig na pozycji numer 3. Dziękujemy. Zalew już tutaj widzę, ma półtora sekundy do przejechania i również skończy wyścig. No i to został jeszcze Hanciu, który właśnie, już przekracza jego, co raczej jego bot przekracza nie mety. I również kończy wyścig. Mamy jeszcze Adokladę, ale czekamy tylko na Zalewa. Na bota Lemusa. Więc Mikeza ma strasznie dużo kal, ale jednak te kary to dużo nie dały. No i końcowy tak jak jest przed Hansem, tak więc tutaj 5 kierowców z 9 dojechało, z czego tak naprawdę 4 jechało coś konkretnego. Mikezor od czasu tej kolizji z Kedo na Fide, kiedy on właśnie spowodował tą kolizję, czyli uszkodzenia właśnie u Kedo na Fide. O proszę, już koniec sesji widzę. I potem po tym swoim spinie i karnym wjeździe do boksu, przepraszam, wjeździe do boksu, nie mógł się odnaleźć, kompletnie jakby on...
Nie wiem, on chyba nie ma tempo, nie czuję jazdy na deszczu, naprawdę, bo jego tempo tu je było na tym deszczu. No fatalne, to jest naprawdę mało powiedziane, żeby to było fatalne, skoro momentami boty były szybsze od niego, więc tutaj no nie oszukujmy się, ale no kompletnie fatalne ma to tempo, tak więc brawo, Jong się cieszy z zwycięstwa, gratulujemy. Na drugim miejscu stopniu padł oczywiście Skoda na Fide, no i na trzecim Eriksson z Mercedesa. O, tu jakaś ładna pani w Williamsie się cieszy. Wyścig Mikkelsen, zobaczcie, był też bardzo blisko kwalifikacji, 6 kart, 20 sekund. Co mogę powiedzieć o tym wyścigu? 35 okrążeń, mniej więcej do 12 to się działo, więc tutaj do 12 kółka, potem od 24 tak jeszcze te 4 okrążenia, tak więc tutaj mamy łącznie 16 okrążeń, w których coś się działo. Ewentualnie końcówka wyścigu, tak dwa kółka, kiedy Jong się rozkojarzył, no tak przez... No, czekajcie, 4, 12, no 16, 18... Naciągana, po naprawdę taka mocno naciągana połowa wyścigu była emocjonująca, ale jakby tam miał postawić takie raczej 51 wyścigu nudne, procent 49 coś się działo, tak więc to wszystko z mojej strony. Materiał jest pewnie w cholerę jeszcze dłuższy, nie mam podglądu, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć. Film dla mnie to jest jutro, dla was to jest nieważne. Film generalnie na kanale w sobotę 9-8 rano. Nastawiajcie budziki, budźcie sąsiadów i tak standard nagrywałem, to teraz się odpiszę. No, więc budźcie sąsiadów, budźcie rodziny. Powiedzcie mi, że jest Wigilia i właśnie z... Co ja pierdolę? Nieważne, nic tego nie słyszę. Powiedzcie, obudźcie ich, że jest sobota, że muszą przygotować wszystko na Wigilię jutro, ale... jeszcze w ramach porannego, porannej pobudki, półtorej godziny pewnie, nie wiem ile to trwa, wyścig właśnie na moim kanale, tak więc dzięki za dzisiaj i nie odchodźcie z mojego kanału za daleko, bo widzimy się dla was też w sumie dzisiaj, bo oglądacie to w sobotę, więc jaka cudna matematyka, 12 godzin równo, od 8 do 8, 12 godzin. Później właśnie po tym, kiedy wrócę ten film, lecimy z kolejnym wyścigiem, to już będzie Grand Prix Belgii, tak więc tutaj kierowcy mają naprawdę mało czasu, żeby tutaj poćwiczyć ten tor. W razie czego przecież można zarwać nockę, prawda? Jutro sobota, więc niektórzy może już nie do pracy nie idą, prawda? Szkoła ma wolne, więc tutaj... No, nie będę przedłużał, bo za długo przedłużam ten film, tak więc ja wam dziękuję, widzimy się oczywiście jutro dla was, dzisiaj, nieważne, kurde, powiedziałem wam, tak więc... No, widzimy się na jakimś filmu, ale czy też na wyścigu z Kalef 1, tak więc no. To... Cześć! Do zobaczenia.